Mamy ekipę, która powinna być w tym nowym parlamencie bardzo liczna. Ja sądzę, że stać nas będzie na klub, licząc posłów i senatorów, przeszło 300 osobowy i to będzie fundament pracy, pracy dla państwa, pracy dla narodu polskiego. I to będzie wielkie wsparcie dla rządu. Rządu, który też będzie pod każdym względem, także tym względem personalnym silny. I nie mówię tutaj tylko o premierze, o Radzie Ministrów. Mówię tutaj o wiceministrach, o szefach urzędów centralnych, o wojewodach, wicewojewodach. Jesteśmy w tej chwili gotowi. Gotowi do tego, żeby wprowadzić w Polsce dobrą zmianę, żeby Polska ruszyła do przodu. Mamy, proszę państwa, także oczywiście kandydatów do Senatu. Ja chciałem podkreślić, bo mówię to w każdym miejscu, że Senat to jest bardzo ważna instytucja. Samego szanuję też swoją tradycję polityczną. Nawet jeżeli ta tradycja już jest dzisiaj pusta, weźmy choćby Anglię, ale mimo wszystko jest szanowana. I to nie jest głupie, to jest właśnie bardzo mądre. Ale jest także i wzgląd pragmatyczny, praktyczny. Senat, proszę państwa, to jest instytucja, która naprawia błędy Sejmu. A Sejm składa się z ludzi. Ludzie są omylni. Tego się nie da uniknąć. Nie ma cudów. Nigdzie na świecie nie stworzono takiego systemu, gdyby nie popełniano omyłek. A w polityce tych omyłek jest zawsze bardzo dużo. I instytucja, która jest tą instytucją, można powiedzieć, naprawczą, jest bardzo, ale to bardzo potrzebna. Potrzebny jest w Polsce Senat i potrzebni są dobrzy, doświadczeni senatorowie. I nasi kandydaci tutaj, to znaczy pan Martynowski i pan Jackowski, to są właśnie tacy doświadczeni parlamentarzyści, doświadczeni senatorowie. I w szczególności, jeżeli chodzi o pana Martynowskiego, który tutaj jest, także doświadczeni działacze społeczni, działacze partyjni. To jest bardzo, bardzo potrzebne. Warto ich poprzeć. Warto, proszę państwa, też tutaj tak troszkę pogrozić palcem tym, którzy tutaj ciągle wchodzą w różne koalicje i rządzą, no tak jak każdy widzi. Mówię o pewnej partii, jej znanym przedstawicielu. Naprawdę warto, proszę państwa. Poprzyjcie państwo pana Martynowskiego. Poprzyjcie. Ale przede wszystkim lista numer jeden, czyli najprostsze głosowanie. Lista numer jeden, będzie dobra zmiana. Dziękuję bardzo.